Witam serdecznie was wszystkich, którzy wybraliście właśnie taki sposób spędzenia czasu i temat, który jak widzicie jest przeze mnie wybrany. Ja osobiście mam nadzieję, że jest dobrym wyborem i dla mnie i dla was, dlatego że mówiąc o księdze początku, o księdze rodzaju, pierwszej księdze Pisma Świętego, a szczególnie o 11 pierwszych jej rozdziałach, tak naprawdę mówimy o podstawach wiary. Dlaczego, dlaczego ta księga jest tak ważna dla chrześcijan? Wyjaśni nam sama ta księga. Drugi list Piotra mówi coś takiego. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości. I będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa było od dawna. Ziemia z wody i w wodzie stanęła przez słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymywane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi podstawy wiary, dlatego że jeżeli chcemy ludziom mówić o tym, że czas tego świata już powoli się kończy, jeżeli chcemy ostrzegać ludzi o tym, że muszą coś ze swoim życiem zrobić, bo jeżeli czego, czegoś nie zrobią, to konsekwencje mogą być bardzo poważne, wieczne, to zwróćcie uwagę, że odniesienie do Księgi Rodzaju bezpośrednio jest właśnie z tych konsekwencji. Więc jeżeli księga rodzaju nie mówi prawdy, to jak w tym momencie ludziom powiedzieć, że to co yy, my głosimy, że ten świat się skończy, kiedyś będzie miało miejsce. Podstawy wiary. Chciałbym zacząć ten temat od silnika elektrycznego. Pewnie się zdziwicie, dlatego że jest to niezwykły taki kontrast, prawda? Mówimy o podstawach wiary. Ja tutaj mówię o nano silniku elektrycznym. Jakie są dzieła naszego Boga? Dzieła naszego Boga są wielkie. Dzieła naszego Boga są wspaniałe, robią wrażenie, przytłaczają czasami swoją, swoim ogromem. A tutaj jest coś, co jest w mikroskali jednym z największych takich dzieł. Zwróćcie uwagę, nanosilnik elektryczny. Nano, czyli coś w skali naprawdę niedostrzegalnej dla nas, a jednocześnie. Coś, co dzisiaj jest opracowywane, już wchodzi do użytku. Są to owoce pracy inżynierów, lata badań w różnych laboratoriach. Popatrzcie, ten silnik ma wszystko, co powinien mieć. Ma swój stator, ma rotor, ma tuleje, ruchome części. Jeżeli popatrzymy sobie na jego parametry, 100 tysięcy obrotów na minutę, dosyć sporo. Stuprocentowa, 100%, niemal stuprocentowa 100 sprawność, czyli prawie cała energia, którą do niego wkładamy, jest przetworzona w tym przypadku na ruch. Średnica, czy rozmiar jego jest tak niewielki, że na przekroju ludzkiego włosa, czyli przecinamy włos i na tym pieńku możemy ułożyć około 1,5 miliona takich silniczków. Cud techniki. Niewątpliwie, popatrzcie jak on wygląda mniej więcej tutaj w, w takiej grafice. Jak mówię, każda część jest ruchoma, jest to silnik elektryczny, więc, więc myślę, że przypomina coś, co, co nieraz widzieliśmy. Cóż to za cud? Skąd on się wziął? To co widzimy tutaj to bakteria. Wokół nas jest ich miliony, miliardy, bez nich nie moglibyśmy żyć, czasami są niebezpieczne, ale akurat w przypadku naszego tematu skupiamy się właśnie na tym, że napędem takiej bakterii jest silniczek elektryczny. Zresztą najlepiej zobaczycie to na filmie. W książce Czarna Skrzynka Darwina z 1996 roku Michael Beechy naświetlił i nagłośnił wiele naprawdę interesujących odkryć dokonanych w dziedzinach biochemii i biologii komórkowej na przestrzeni ostatnich dwóch lub trzech dekad. I to, co odkrywali biolodzy lub biolodzy molekularni, komórkowi, mikrobiolodzy na poziomie pojedynczych komórek, to przykłady maleńkich tworów nanotechnologii, maleńkie maszyny zaprzęgnięte do pracy. Silnik wisi bakteryjnej, który dzięki Bichiemu stał się najsławniejszy z nich, to silnik obrotowy, napędzający podobny do bicza ogon białkowy, działający jak śruba łodzi motorowej i porusza bakterią w cieczy. Pozwala on bakterii śledzić i zdobywać pożywienie. Na tę małą maszynę składa się rotor, stojan, wał napędowy, przegub, tuleje, łożyska i podobny do bicza ogon działający jak śruba łodzi motorowej. U niektórych bakterii ta maszyna wiruje z szybkością 100 tysięcy obrotów na minutę, ale w ćwierć obrotu może zmienić kierunek i znów pełną szybkością kręcić się w stronę przeciwną. Silnik wici bakteryjnej to prawdziwa nanomaszyna o średnicy około 40 nanometrów. Jest zadziwiająca. Bakterie E. coli i Salmonelli, które są modelowymi przykładami tego rozwiązania, potrafią osiągać szybkość około 20 swoich długości na sekundę. Przez bardzo gęste i lepkie środowisko, jakim dla tych organizmów jest woda. By oddać to od w naszej skali, dwudziestokrotność wzrostu przeciętnej osoby to 40 metrów na sekundę, czyli ponad 120 km. Na godzinę. Pływak Michael Phelps ustanawiałby z taką szybkością niemożliwe rekordy. Silnik jest podłączony do obwodu sygnału transdukcyjnego, który pozwala bakterii wyczuwać zmiany w nasyceniu cukru w otaczającej cieczy. Ten obwód sygnału transdukcyjnego to w rzeczywistości układ krótkiej pamięci. Gdy komórka zmierza w kierunku składnika odżywczego, który może wykorzystać w swoim metabolizmie, śledzi te wartości nasycenia. Jeśli jednak jest to środek działający odpychająco, bakteria wyczuje to i zmieni kierunek na przeciwny. Dlaczego? So, Dlatego to coś than. więcej it's niż a, tylko a, a silnik. To niesamowity przykład nanotechnologii. To wysoka technologia w niższych and formach so, życia. Dlatego poprzez nagłośnienie takich urządzeń opartych na nanotechnologii wewnątrz komórek, bo silnik Wici nie jest jedynym takim urządzeniem, Bichi w pewnym sensie otwarło ludziom okno. Otwarł czarną skrzynkę skrywającą sekretne działania komórek. Powiedział spójrzcie, to coś o wiele bardziej skomplikowanego niż wcześniej biolodzy ewolucyjni mogli sobie nawet wyobrazić. Darwin nie miał pojęcia o takiej nanotechnologii w komórkach. Jak do tej pory nawet nie zbliżyliśmy się do wyjaśnienia jej powstania. Czyż to nie wspaniałe? A to jest naturalny silnik elektryczny. Stworzony, dlatego że no, nie ma innego wytłumaczenia na to, jak tylko inteligentny projekt. Ktoś musiał go zaprojektować. Ta, to właśnie odkrycie doprowadziło jednego z y, amerykańskich naukowców Michaela Bichi, do zakwestionowania popularnego poglądu, że wszystko jakoś powstało samo. Drobnymi kroczkami, dokładając kolejnej części, powstał taki silnik. Y, jest to niedorzeczne i zresztą y, do dzisiaj na pytanie to w takim razie jakie jest alternatywne tutaj rozwiązanie? Jakie możecie zaproponować tutaj hipotezy co do powstania tego silnika? Do dzisiaj jeszcze nie zostało to w ogóle odkryte. Nie zaproponowano żadnego sposobu innego jak właśnie inteligentny projekt, no ale takie coś jest odrzucane ze względów bardziej światopoglądowych niż naukowych. Ale to jest jakby inny temat. Chciałbym, żebyśmy, jeżeli będziemy mówili o, o potopie, to chciałbym, żebyśmy najpierw zobaczyli, yy, jaka jest całkowita ilość wody na Ziemi. Dla nas oceany są przeogromne. Tak naprawdę więcej ludzi było w przestrzeni kosmicznej niż, niż na dnie oceanów. To jest ciekawe, że tylko w 5% udało nam się do tej pory zbadać oceany. Tylko w 5%. I teraz, jak popatrzycie sobie, to ten większy bąbelek to jest cała woda, słona. Woda słodka jest mniejszym bąbelkiem, a więc wszystkie jeziora, rzeki, inne zbiorniki. A cała kula ziemska, gdyby była w takich rozmiarach, jak, jak widzicie na ekranie, to prawdopodobnie nie dałoby się nawet wyczuć mont Everestu. Może jakieś takie lekkie nierówności. To tyle, żebyśmy mieli pojęcie o tym, no, gdzie my jesteśmy jako, jako ludzie w skali całej planety. Ale teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim pójdziemy dalej. Żyjemy w takich ciekawych czasach, że o ile kiedyś, jeszcze 200, 150 lat temu, nawet 100 lat temu bywało tak, że ludzie przez całe swoje życie otrzymywali tyle informacji, ile my dzisiaj otrzymujemy przez, przez weekend. Przez środki masowego przekazu, przez, przez różnego rodzaju przekazy, czy przez reklamy, czy przez wiadomości, które oglądamy, czy których słuchamy, czy przez rzeczy, które sami wybieramy, żeby sobie zapewnić rozrywkę. Pomyślcie sobie, kiedyś ludzie wiedzieli bardzo niewiele. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że wszyscy wiedzą wszystko. I chciałem pokazać, jakie w tym jest niebezpieczeństwo. Popatrzmy sobie na wykres i jest to tak zwany efekt Krugera Daninga, coś, co zostało zbadane, dowiedzione, że tak właśnie jest. Jest to zależność między poziomem, poziomem naszej wiedzy a pewnością siebie. Zdawałoby się, że gdy wiedzy jest niewiele, no to jest więcej skromności, ta pewność siebie jest bardzo niewielka, ale popatrzcie sobie na ten wykres. Już się na osi pionowej mamy tutaj pewność siebie, na osi poziomej jest przyrost wiedzy, ilość tej wiedzy. Popatrzcie, gdy ilość tej wiedzy jest naprawdę niewielka, to nagle pewność siebie, wiem wszystko, to śmiesznie prosta. Potem, gdy zaczynamy wgłębiać się w dany temat, gdy zaczynamy badać, dowiadywać się coraz więcej, to w tym momencie dociera do nas, że wiemy naprawdę niewiele i już potem ta postawa się zmienia. Zwróćcie uwagę, to jednak bardziej skomplikowane niż myślałem. Chyba nigdy tego nie zrozumiem. A dopiero na poziomie eksperta pewność siebie ustala się gdzieś na 80%. Czy to nie paradoks, że ekspert ma mniej pewności siebie co do danego tematu niż osoba, która dopiero co zaczęła w niego wchodzić albo cokolwiek na, nie, na jego temat. Usłyszała. I teraz, jaki to ma wpływ na nasze życie? Taki że dzisiaj, praktycznie przy dostępie różnych informacji przez środki masowego przekazu możemy dojść do różnych informacji, możemy je, jak mówiłem, przeczytać, obejrzeć, wysłuchać ich na różne sposoby. One do nas docierają. I bardzo często ludzie wiedzą już wszystko od początku. To nie jest żaden problem, ja wiem wszystko. Potem wrócę do tego, dlatego że jest to bardzo ważne również dla nas. To nie jest tak, że wszyscy ludzie dookoła ulegają temu zjawisku, temu mechanizmowi, a my, jako ludzie wierzący, którzy mają wiarę, którzy znają Pismo Święte, my jesteśmy jakby poza tym problemem. No bo skoro. My też powinniśmy wiedzieć dużo na temat rzeczy, które wyznajemy, które są dla nas ważne. Eee, to czy rzeczywiście tak jest? Bo samo Pismo Święte znowu e, tutaj mówi coś takiego, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach Waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od Was wytłumaczenia się z nadziei Waszej. To powiedział Piotr. Apostoł Paweł mówi, w końcu moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Zazwyczaj tekst z listu do Efezjan z szóstego rozdziału, ten i kolejne, mówią o zbroi Bożej, która ma nas ustrzec przed zasadzkami diabła w różnych podramkowych życiowych sytuacjach jest bardzo ważna, ale czy my umacniamy się w Bogu również w tym kierunku, żeby ludzie, którzy spytają, no dobrze, ale. Jak Ty możesz wierzyć w Pismo Święte? Kolego, mamy XXI wiek. Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć yy, tak, jak wierzymy, i jesteśmy w stanie obronić to, w co wierzymy? I nie chodzi mi wcale o to, żeby robić tytuły naukowe, ale czy znamy na tyle ważnych faktów, bo można to dzisiaj poznać? Jak mówiłem, środki masowego przekazu z jednej strony tworzą szum, ale z drugiej strony naprawdę yy, kto szuka, ten znajdzie naprawdę możemy znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy. I, I stąd jest właśnie moje pytanie, czy my jesteśmy przygotowani? A jeżeli nie jesteśmy, to jeszcze nic strasznego, masz czas. Być może do tej pory nie potrzebowałeś argumentów do takiej rozmowy. Ale chciałem Wam teraz przedstawić pewne statystyki ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego ze Stanów? No akurat takie znalazłem. Ale ważne jest to, że cokolwiek. Jest w stanach zjednoczonych. Cokolwiek jest na Zachodzie, no jak to mówią, wiatr wieje z Zachodu, to prędzej czy później przychodzi do nas. Zarówno rzeczy dobre, ale niestety w większości złe. Popkultura z całym swoim ogromem różnych zjawisk, nie wiem, pornografia, otyłość z powodu niezdrowego jedzenia. To wszystko zaczęło się na Zachodzie. Do nas to. Doszło później. Teraz popatrzmy sobie pytanie dla ludzi w wieku od 20 do 29 roku życia. Czy Biblia zawiera błędy? Popatrzcie, ponad 1 czwarta respondentów powiedziała, że tak. Ponad 60% powiedziało, że nie. Nieco ponad 10 osób na 100 powiedziało, że nie wie. Popatrzcie się. Ponad 1 czwarta ludzi. Uważa, że Pismo Święte posiada błędy. Zawiera błędy. Jeżeli tak, jakie to błędy? Ja może od razu przejdę do polskiego slajdu. Popatrzcie się. Ja to nazwałem atak na podstawy. I w tym kierunku właśnie będę zmierzał, dlatego że no, skoro podstawy wiary, to szatan dobrze wie, że właśnie fundamenty trzeba zaatakować. Autorzy ksiąg popełniali błędy, popełniali błędy. Jedna na trzy osoby stwierdziła, że tak jest. Podobnie. Że w Biblii podane są mylne daty. Jedna osoba na dziewięć mówi, że księga rodzaju to mit, przypowieść, alegoria, ale nigdy, prawda, dosłowna. I tutaj poczynię pewną dygresję, dlatego że przygotowując się do tego, chciałem właśnie zobaczyć, jak to jest na YouTubie w Polsce, jakie materiały są dostępne, jakie kazania, jak nasi przywódcy duchowi w tym temacie sobie radzą. I trafiłem na dwa kazania, w, w których, owszem, były takie, które, które broniły Pisma Świętego, broniły 11 pierwszych ksiąg, pierwszych rozdziałów w Księgi Rodzaju, ale w dwóch przypadkach, gdzie zaczynało się dosyć fajnie, widać było, że, że ktoś ma przekaz, że chce dotrzeć do młodych ludzi. W pewnym momencie zaczęło to schodzić w tym kierunku, że tak naprawdę no, jest to pewna alegoria, bo kapłani, którzy w niewoli babilońskiej redagowali pismo święte, chcieli przekazać ludziom jakąś pociechę, chcieli ich podnieść na duchu i arka, która jako słowo oznacza słowo również, nie tylko statek, bo z tym nam się głównie kojarzy, ale też słowo, to właśnie ona była tym słowem. I w, w całym tym przekazie nie usłyszałem ani jednego zdania, które by jednak powiedziało: Dobrze, mówimy o alegorii, ale jednak pamiętajmy o tym, że potop rzeczywiście miał miejsce. A więc księga rodzaju to mit, szczególnie jak mówię, 11 pierwszych rozdziałów. Okej, okay, alegoria jak najbardziej, ale nieprawda dosłowna. No jedna na 12 osób stwierdzała, że w Biblii są sprzeczności albo że nie było potopu. Nowego, Więc popatrzmy sobie na to. Jest to zjawisko bardzo, bardzo groźne. Myślę, że nie, nie jeden raz, jeżeli będziecie na te tematy roz, rozmawiać i już nie mówię właśnie z ludźmi totalnie jakby oderwanymi od, 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 od Biblii, ale nawet z ludźmi uznającymi, uważającymi się za chrześcijan, to możecie się spotkać z tym, że właśnie uznają to za, yy, za mit, za przypowieść, za coś, co tak naprawdę może być wszystkim, tylko nieprawdą dosłowną. Yy, tutaj pokazuję Wam stworzenie biblijne. Z prawej strony na slajdzie tutaj widzimy, czyli każdy rodzaj stworzony osobno i potem z powodu bogactwa genetycznego z tych rodzajów tworzą się już takie bardziej odmienne gatunki, ale to jest wszystko według rodzaju swego. Co do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. Natomiast ewolucyjne drzewo życia przedstawione w... Tysiącach różnych odmian w podręcznikach, między innymi, czy podczas różnych, opra w różnych opracowaniach, podczas różnych prezentacji, pokazuje, że z jednego pnia, czyli mieliśmy jakąś tę pierwszą formę życia, która zaczęła ewoluować, i z tego mamy to wszystko, co widzimy. No, brzmi to dosyć fajnie, dopóki nie popatrzymy sobie na, na fakty. Dlatego, że gdy zobaczycie, Czerwona Strzałka prowadzi nas do tych. Samych już listków, tych, tych gałęzi, czyli tego, co widzimy dzisiaj, te, te gatunki gotowe, tak naprawdę fakty potwierdzają tylko to, co jest powyżej tej pomarańczowej linii. Wszystko, co jest poniżej, to są tylko domysły, które nie są poparte niczym tak naprawdę. I co ciekawe, że praktycznie z faktów dzisiaj wiemy tylko to, co wiemy też z Pisma Świętego. To jest. Yy, Coś, co, co powinniśmy wiedzieć, bo ktoś może nam coś takiego przedstawić i, i, i no a co z tym, co z tym zrobisz. Kwestia ewolucji to już jest inny zupełnie temat, ale chciałbym przy okazji pokazać, co może się stać, czy do jakich sprzeczności możemy dojść, czy do jakich absurdów możemy dojść, jeżeli przyjmiemy taki kompromis, że ok, no Bóg zapoczątkował ewolucję. I potem jakoś ją prowadził, no i tutaj jakby Biblia z nauką może się zgodzić. Jeżeli księga rodzaju to jest mit, a prawdą jest teoria ewolucji, to nie uciekniemy przed pewnymi wnioskami. To znaczy, że śmierć istniała przed pojawieniem się człowieka. To nie człowiek przyniósł śmierć na świat, ale śmierć jako dynamiczna siła doprowadziła w końcu do tego, że na Ziemi pojawił się człowiek. A jeżeli tak, to nie było upadku przez grzech. Jeżeli tak, to ofiara Jezusa Chrystusa nie była konieczna, no bo nie było upadku przez grzech. A jeżeli Jezus mówi o Księdze Rodzaju, a za chwilę wam powiem, w jakich miejscach o niej mówi, no to mówił nieprawdę. Czy kłamał, czy nie wiedział, co mówi, to już jest inna sprawa, ale mówi nieprawdę. Jezus na temat Księgi Rodzaju mówi przynajmniej w trzech fragmentach. Oczywiście niektóre Ewangelie to to powtarzają, ale on odpowiedział: Czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobieta? Potem powiedział coś takiego: tak spadnie na was wszystka krew winna przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza. I wreszcie to. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili i żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Jeżeli księga rodzaju to mit jeżeli księga rodzaju, a przynajmniej jak mówię, pierwszych 11 rozdziałów, bo potem generalnie wszyscy się zgadzają, nawet, nawet ludzie świeccy czy, czy różni naukowcy mówią, tak, oczywiście potem mamy historię, potem mamy rzeczy, które no, no, można by prześledzić w historii, ale no, pierwszych 11 rozdziałów nie przesadzajmy. Kolejna rzecz, która według mnie jest dosyć, dosyć istotna tutaj, że znaczenie potopu w samym Piśmie Świętym jest ogromne. Biblia kładzie większy nacisk na opis potopu niż jakiekolwiek inne pisma religijne w historii. Czyli pismo święte jakby takim sztandarem, jednym ze sztandarów właśnie pokazuje potop. Jest to bardzo odważne twierdzenie. Jest to coś, na co Biblia poświęca najwięcej miejsca w ramach całej swojej objętości. Czyli nawet... Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie znajduje tyle miejsca, takiej treści opisu, jak właśnie potop. A więc, jeżeli Biblia stawia tak odważne stwierdzenia, to możemy śmiało powiedzieć, że wiarygodność Biblii zależy od wiarygodności tego, tego opisu. Kolejny temat, który tutaj jest dosyć ważny. To pytanie w ramach tych pytań, które wcześniej były zadawane młodym ludziom, czy wierzysz w arkę Noego, czy rzeczywiście została zbudowana, czy jest to tylko legenda. I co ciekawe, że niemal połowa ludzi, 49% ludzi odpowiada, że to tylko legenda, że nie została tak naprawdę zbudowana. Ale ja przypomnę tutaj słowa apostoła Piotra, bo on mówi, że ówczesny świat zaginął że niektórzy ludzie nie chcą tego umyślnie wiedzieć. Bo jeżeli czytamy w przekładach takich popularnych jak Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska, to tam czytamy, że, że nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia i tak dalej, i tak dalej. Ale w Biblii Gdańskiej, no zresztą za Biblią Króla Jakuba możemy przeczytać coś, co moim zdaniem oddaje tę sytuację o wiele lepiej. Umyślnie, bowiem nie chcą tego wiedzieć. Dlatego, że jeżeli chcesz to wiedzieć, przyjąć to intelektualnie, to dojdzie do Ciebie też to, że ktoś ustanawia reguły, ktoś stworzył ten świat, i jeżeli ktoś stworzył ten świat, to może zażądać od Ciebie rachunku z Twojego życia. Więc wypierasz tą prawdę i nie chcesz, dobrowolnie nie chcesz tego wiedzieć, tylko przyjmujesz pewne inne wierzenia, inne teorie. I jak już mówiłem wcześniej, jeżeli chcemy ludzi ostrzegać przed nadchodzącym sądem, jeżeli im chcemy mówić, słuchajcie, dzisiejsze czasy to są czasy nowego, to bez fundamentu Pisma Świętego, właśnie w 11 pierwszych księgach, rozdziałach, w 11 pierwszych rozdziałach księgi rodzaju, jak możemy ludzi przekonać? Czytajmy sobie. Ten tekst, który mówi Jezus, jeszcze raz go przeczytam. Aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Niektórzy wysuwają teorię taką, że potop był lokalny, że tylko w Mezopotamii rzeki wystąpiły z brzegów, zalały tamten teren, Słyszałem też że taką teorię, że Morze może Czarne podniosło się na, na ponad 150 metrów. No ale jeżeli takie coś przyjmiemy, no to jak to odnieść do przyjścia Syna Człowieczego i do sądu? To co, też będzie to zjawisko lokalne. Jezus wyraźnie mówi, że jak błyskawica jest widoczna na całym niebie, tak będzie też z Jego przyjściem. Wszyscy to zobaczą. A więc. Takie jakby podsumowanie tego, co do tej pory mówiłem, to to, że historia potopu jest osadzona w historii. A więc zanim przejdziemy dalej, to podsumujmy, że historia potopu, która jest bardzo mocno zaznaczona w, na początku Pisma Świętego, jest też osadzona w historii, jest to początek. Potwierdzona jest przez naukę, tylko to będzie akurat tematem. Jednej z, jednej z kolejnych m, prezentacji, co ważne, przypomina o nadchodzącym sądzie i co bardzo ważne, dlatego jest tak zawzięcie atakowana. A więc to od nas zależy, czy uwierzymy w to, czy przyjmiemy, że jeżeli Jezus o tym mówił, to mówił prawdę, czy przyjmiemy tą wersję, która jest w Piśmie Świętym. Yy, ale tego nie trzeba przyjmować tylko wiarą. Na to są też dowody, i jak mówię, za, za chwilę Wam yy, będę chciał pokazać rzeczy, mam nadzieję, ciekawe. Dlaczego tak trudno uwierzyć w ten opis biblijny, szczególnie pierwszy świat? Prawda? No, bo po to był tą taką linią graniczną, a przedtem rzeczywistość była zupełnie inna i ona była tak różna od naszej, że praktycznie możemy uznać ją za, za, za baśń, za coś niemożliwego. Na Ziemi istniał łagodny, ciepły klimat. Nawet do dzisiaj znajdujemy pod lodami czap biegunowych tropikalną roślinność, a więc cały świat był stworzony do życia. Zresztą Bóg mówi, że stworzył Ziemię po to, żeby była zamieszkana. Dzisiaj to jest kilka procent zaledwie jej powierzchni. Dzisiaj już żyjemy w innym świecie. Co więcej, było brak szkodliwego promieniowania z kosmosu, no bo skoro. Jak czytamy w Piśmie Świętym, y, ludzie żyli długo, zwierzęta rosły do ogromnych rozmiarów, a, a w przypadku gadów, na przykład, y, tak długo jak żyją, tak rosną. A więc jeżeli znajdujemy ogromne szkielety, ogromne skamieniny, to znaczy, że to zwierzę musiało żyć bardzo długo. I w tym temacie mamy parę teorii, bo y, wychodząc od tego, co, co Pismo Święte mówi, że Bóg oddzielił wody od wód, Prawda wody pod sklepieniem zostały jedne nad sklepieniem były drugie z tego wywiedziono pewne teorie nie chcę się składać ku żadnej z nich jak to technicznie wyglądało ale niektórzy mówili o parze wodnej że była otoczka z pary wodnej która filtrowała yy, szkodliwe promieniowanie ale skoro Bóg stworzył gwiazdy myślę że ludzie te gwiazdy mogli widzieć to nie wiem czy para wodna jest akurat tutaj dobrym rozwiązaniem yy. słyszałem też o o tym, że wodór, bo co jest ciekawe, wodór jest, jest gazem, ale jak popatrzymy sobie na tablicę Mendelejewa, to, to wodór jest, jest z lewej strony, jest w, metalem. Należy do grupy metali. A więc jest taka teoria, że kilkanaście centymetrów scalonego, zmrożonego wysoce wodoru stanowiło właśnie ten baldachim. No i potem podczas potopu. On zniknął. Jak mówię, nie chcę tutaj się opowiadać za żadną z tych teorii, bo, bo w, e, nigdy nie słyszałem jakiegoś stuprocentowego uzasadnienia, ale e, kilka faktów może. Może kilka faktów. Niektóre planety posiadają otoczkę z gazów. Wenus na przykład. To, co już mówiłem wcześniej, ludzie przed potopem żyli dłużej, przynajmniej z pisma świętego to, to wynika, ale w jednej z kolejnych części prezentacji pokażę coś, co mnie samego zaskoczyło, dlatego że jakby nie planowałem mówić o długowieczności, a potem o skróceniu wieku ludzi ale trafiłem na wspaniałe materiały, które jakby no prowadziły mnie dalej, więc to jest, to jest temat, który, z którym jeszcze się z Wami podzielę. Kolejny fakt i to już nie wynika z naszych jakby domniemywań, tylko znajdując bryłki bursztynu, w których były banieczki, uwięzione banieczki powietrza, naukowcy zmierzyli zawartość tlenu, stwierdzili, że wynosi ona ponad 30% co więcej ciśnienie atmosferyczne również było wyższe. I powiem tylko tyle, że gdyby takie warunki panowały dzisiaj, a były eksperymenty, które próbowały je odtworzyć i na przykład jeden z naukowców zasadził pomidora, który w dosyć krótkim czasie dorósł do wysokości 20 ponad metrów i dawał ogromne owoce. Człowiek byłby w stanie przebiec około 300 km nie tracąc z oddechu. Wszystkie rany goiłyby się o wiele szybciej jak wie, wiemy dzisiaj no, w, w, mamy atmo, ciśnienie atmosferyczne około 1000 hektopaskali zawartość tlenu 21% wtedy wszystko było wyższe i co ciekawe że dzisiaj znajdujemy już co wspomniałem wcześniej znajdujemy skamieliny albo kości ogromnych zwierząt czy wyobrażacie sobie na przykład ważkę o rozpiętości skrzydeł jednego metra? W przypadku owadów jest to o tyle ciekawe, że ich wzrost jest bezpośrednio związany z ciśnieniem powietrza i z zawartością tlenu. One nie oddychają przez płuca. To są stworzenia, które mają bardzo skomplikowany system, który dostarcza tlen bezpośrednio do komórek i dzisiaj owady są mniejsze, dlatego że takie mamy warunki. Ale jeżeli kiedyś były w stanie osiągać większe rozmiary, no to jaki wniosek z tego? Gdzie one się podziały? Kolejna rzecz. Jeżeli przypatrzymy się temu dinozaurowi, to tutaj zaznaczone są jego nozdrza. 40-60 tonowe cielsko, nozdrza jak konie. Jak można by było dotlenić tak wielką masę, obsłużyć, że tak powiem, całą tą gospodarkę tlenową tego wielkiego zwierzęcia, mając tylko, gdy miał tylko, tylko takie niewielkie, niewielkie nozdrza. Popatrzcie sobie na to stworzonko. W takiej perspektywie ślimaki w ogrodzie już się nie wydają takie groźne. Czy ktoś może zgadnąć, co to za zwierzę? akurat ten zrzut ekranu robiłem podczas znaczy z jednego filmu, więc nie byłem w stanie jakby uchwycić całości ale stwierdziłem tak, no żebyście zobaczyli proporcje widzimy tutaj głowę dziewczynki, która przy tym stoi jakie to mogło być ogromne zwierzę, a więc no, było to zwierzę które dzisiaj znamy jako leniwca patrzcie, wcale nie jest taki, taki duży pingwiny były też o wiele większe, oczywiście ten obrazek z tym piłkarzem z lewej strony jest troszkę przesadzony, ale już ten drugi Pokazuje, że no, to nie jest 46 kg, ale 115, że w, no, wzrost jest, jest o, wiele, o wiele większy. A więc mamy potwierdzenie tego, że kiedyś warunki były naprawdę no, idealne wręcz do życia. No, skoro zwierzęta dochodziły do takich rozmiarów, skoro, jak już wspomniałem wcześniej, gady, które rosną tak długo, jak żyją, osiągały takie rozmiary, to czemu nie uwierzyć w to, że ludzie również żyli dłużej. Ale nie chcę mówić tylko o tym, co było i minęło. Popatrzcie sobie na niektóre stworzenia. Znaczy teraz pokażę tylko jedno, które dla mnie jest niesamowite. Nazywa się. Jest to jaszczurka, ale jaszczurka pancernik. Popatrzcie jaka piękna. Wygląda niesamowicie. I pomyślcie sobie, jeżeli ona kiedyś była o wiele większa, jeżeli urosła do jakichś rozmiarów kilku metrów. Nie wygląda jak smog. A dzisiaj, dosyć malutka. I ciekawa historia. Rok 1890: Dwa kowboje w Arizonie nagle natknęli się na ogromne ptaszysko. Zwierzak był najprawdopodobniej zmęczony lotem. Długim lotem, dlatego gdy do niego najpierw się przestraszyli no to naturalne, no ale kowboje podeszli bliżej. E, zwierzę zaczęło odlatywać, ale tylko było w stanie odlecieć na kilkanaście metrów znowu z, z, musiało usiąść, żeby odpocząć i tak je gonili przez kilkanaście kilometrów, aż w końcu je zabili. I tu mamy efekt. Szczerze mówiąc, jestem zły na nich, że, że, że go zabili. No bo po co od razu zabijać coś, co, co, co widzimy, co, czego nie znamy, prawda. No ale faktem jest i to jest zdjęcie z Tombstone Epigraph z 26 kwietnia 1890 roku. Przy okazji drugiej części wykładu powiem, dlaczego w ogóle jest możliwe, żeby takie zwierzę jeszcze dzisiaj żyło. No bo jeżeli ja mówiłem wcześniej, no dobrze, no wtedy były inne warunki i one żyły. No, takie ptaki mogły latać swobodnie przy wyższym ciśnieniu atmosferycznym, przy lepszym natlenieniu. No, dzisiaj jest im trudniej, jeżeli jakiekolwiek jeszcze zostały, ale, ale to też można, można wytłumaczyć. W każdym razie no, zdjęcie robi, robi, jak na mnie, ogromne wrażenie, a więc no, to nie tylko przeszłość, to nie tylko skamieliny, ale jest to też jakiś konkret, który możemy zaobserwować. Jakie są przyczyny braku wiary w potop? Zacznijmy od początku. Czego uczą się nasze dzieci na szkółce? Jaki jest ich pierwszy kontakt z arką? Takich rysuneczków w książce tej lub, lub innej, no, może możemy znaleźć mnóstwo na półkach różnych księgarni chrześcijańskich, czasami w różnych zborach są, no można by powiedzieć, nie jest to nic złego, tylko no, to nie jest arka, to jest jakieś pływające zona na wycieczce. Ale y, dlaczego, dlaczego nie uczyć dzieci od razu faktów, które pokażą, że to nie była jakaś tam łódeczka, tylko to był przepotężny statek, i, i w drugiej części y, będę chciał właśnie y, to wam pokazać. Y, a więc widzicie, że już od pierwszych niemal y, lat, gdy dzieci mają kontakt z Pismem Świętym, może już dojść do, do pewnego przekłamania, które potem może mieć y, złe. Y, konsekwencje i w szkole niestety, no w Polsce akurat może nauka ewolucji nie jest jakoś bardzo propagowana, natomiast w, w krajach zachodnich, szczególnie w Ameryce jest, jest to zderzenie. Pomyślcie sobie, dziecko, które wychodzi z, ze zboru, które tam uczyło się o potopie, uczyło się o stworzeniu, ono potem jest wystawione na, na, na wręcz bombardowanie świeckiego światopoglądu. Dlatego pytanie też do nas, do naszej społeczności, czy katecheza obejmuje również apologetykę. Czy uczymy się choćby paru faktów, żeby uzasadnić w to, to, że jeżeli uczymy dzieci o stworzeniu, jeżeli uczymy je o potopie, to one potem konsekwentnie będą nauczane, że to rzeczywiście miało miejsce i będą w stanie się obronić. Bo tragedią jest to, jeżeli młody człowiek po raz pierwszy z ust swojego nauczyciela w szkole słyszy krytykę światopoglądu, które wyniosło z domu. Nauczyciel jest autorytetem, nauczyciel daje oceny, nauczyciel każe się nauczyć pewnych informacji, więc czy my jesteśmy w stanie na te rzeczy odpowiedzieć? Dlatego, że to nie jest jakby obawa na przyszłość. To jest coś, co na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci miało miejsce, bo nauka zaczęła coraz więcej rzeczy odkrywać. I tu przy okazji chciałem taką dygresję poczynić, że niestety bardzo często jest tak, że nauka mówi jedno, a naukowcy drugie. Powiesz, drogi słuchaczu, no jak to jest możliwe? No nauka to nauka, naukowiec mówi to, co mówi nauka. Niekoniecznie, dlatego że nauka to są fakty, to jest coś, co można stwierdzić, to są, to są czasami surowe dane, Natomiast naukowcy są ludźmi. Więc powiedzcie mi, biorąc pod uwagę na przykład Chiny, które są takim cudem gospodarczym, można powiedzieć, ale są nadal krajem komunistycznym, powiedzcie mi ilu profesorów politologii, ilu specjalistów od ekonomii napisało artykuły. Opublikowało, napisało i opublikowało artykuły krytyczne wobec systemu komunistycznego w Chinach. No, przypuszczam, że żaden. Dlatego, że gdyby coś takiego opublikowali, to kończy im się kariera, kończy im się y, normalne życie, system po prostu bierze ich w obroty i nie wyjdą z tego cali. A więc, patrząc na to, że nie ma żadnych artykułów krytycznych wobec systemu komunistycznego, można by dojść do wniosku, że jest to wspaniały system. No, my z naszego doświadczenia wiemy, że niekoniecznie tak jest. A więc, może być sytuacja, że nauka mówi jedno i fakty mówią jedno, ale naukowcy związani różnymi układami, naukowcy będący ludźmi nie zawsze uczciwymi, a nawet jeżeli są uczciwi, to czasami mogą ulec strachowi przed utratą stanowiska, przed utratą szacunku mówią coś zupełnie innego. I teraz w miarę jak nauka zaczęła pewne rzeczy odkrywać i interpretować je z punktu widzenia materialistycznego, ateistycznego, chrześcijanie nie byli w ogóle przygotowani na argumenty ateistów. I nie potrafili się bronić. I jaki tutaj jest wynik tego? Kolejna statystyka, nie pokażę jej tutaj, bo, bo w zasadzie to jest statystyka. 70% ludzi, młodych ludzi, którzy w Stanach Zjednoczonych są wychowani w domu chrześcijańskim, na studiach tracą wiarę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że yy... Młodzi ludzie muszą mieć możliwość wyrażenia swoich wątpliwości, jeżeli takie mają, jeżeli opis biblijny w czymś im się nie zgadza, jeżeli coś kwestionują, to muszą mieć możliwość wyrażenia takich wątpliwości, takich niepewności dotyczących swojej wiary jeszcze w domu lub w grupie kościelnej, zanim osiągną dorosłość. Ale faktem jest, i znowu tu mówię o, o Stanach Zjednoczonych, ale, ale słuchajmy uważnie, kościoły nie nauczają prawdy biblijnej właśnie. W zakresie tych pierwszych 11 rozdziałów księgi, rodzaju, efektem jest tak zwany sceptycyzm intelektualny. Czyli coś nam się nie zgadza. Biblia mówi jedno, ale tu nauka nam mówi drugie, i nie jesteśmy w stanie tego pogodzić. Dochodzi do dysonansu, dochodzi do, do, do zgrzytu. Co więcej, większość programów w kościele, na zachodzie przynajmniej, dla młodych ludzi ma na celu raczej dostarczenie rozrywki niż podstaw do wiary żeby utrzymać młodych ludzi w kościele. I popatrzcie, po opuszczeniu domu rodzinnego młodzi ludzie idą do świata, gdzie spotykają się z atakiem, gdzie niestety, ale ten stopień narażenia na wpływy, na poglądy materialistyczne jakby w ogóle nie jest zrównoważony przez zdrowe nauczanie w tym temacie. Czyli nauka kontra Biblia mówi się o tym ogólnie w kościołach za mało. No i większość z młodych chrześcijan na studiach w ogóle nie ma przygotowania do tego, żeby, żeby skutecznie obronić swoje stanowisko, zmierzyć się z tym ateistycznym światopoglądem. Co więcej, ponad połowa kadry na uczelniach będzie poniżać i podważać ich wiarę. Jak taką presję yy, wytrzymać? A więc... Jakie w ogóle wątpliwości tutaj mogą się pojawić i one są w, w wątpliwości, które się mogą budzić w sercach młodych ludzi, ale jednocześnie jest to taki prześmiewczy ton zadawany, zadawanych pytań przez, przez ludzi w świecie. Wszechświat i świat. Nasza Ziemia powstały w sześć dni. W ciągu jednego dnia Bóg stworzył w szóstym dniu prawda, zwierzęta, człowieka. Adam zdołał nazwać wszystkie zwierzęta z żebra Adama Bóg uczynił kobietę, a Adam tego samego dnia jeszcze się ożenił. No, chwileczkę. Popatrzcie sobie, jak różne są to światopoglądy. Na górze widzimy tutaj oficjalną wersję, czyli prawie 15 miliardów lat temu wielki wybuch. 5 miliardów lat później tworzą się gwiazdy, kolejne 5 miliardów tworzy się słońce, potem ziemia i tak dalej, i tak dalej. Stworzenie, dwa pierwsze dni yy, mamy yy, yy, przedstawione stworzenie światłości, ukształtowanie lądu, potem kolejne etapy stworzenia. Zwróćcie uwagę, 6 dni, a tutaj 15 miliardów. Tych rzeczy nie da się ze sobą pogodzić. Nie ma takiej opcji, żeby powiedzieć, dobrze, pójdziemy na pewien kompromis i ustalimy, że tutaj e, jest to prawdą, a tutaj jest to prawdą. Jak już wcześniej pokazałem, wnioski z tego są katastrofalne. Kompromis. Coś, co w normalnym życiu musi czasami zaistnieć. E, coś, co pomaga rozwiązywać konflikty, co jest takim zbawiennym środkiem na, na, na e, 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 nasze ludzkie niedoskonałości, na, na wady naszego charakteru. W dziedzinie, o której mówimy, jest czymś zabójczym. Dlatego, że chrześcijanie dali się wyciągnąć z tego gruntu Słowa Bożego, na którym stali, bo słyszeli pytania tego typu. No, jak możecie wierzyć w coś takiego? Ja rozumiem, że wierzycie w Jezusa, że go głosicie, że wierzycie w jego przyjście. Okej, okay, w to sobie wierzcie. Rozumiemy, że, że uznajecie historyczność pewnych ksiąg, pewnych wydarzeń, nie ma problemu. Ale pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, naprawdę w to wierzycie? i pewnych faktów nie potraficie wyjaśnić za pomocą Biblii my na poparcie naszej teorii mamy naukę a wy co? macie starożytną księgę gdy tą księgę pisano, ludzie jeszcze wierzyli w płaską ziemię i chciałbym, żebyśmy tutaj zadali sobie pewne bardzo ważne pytanie od czego zaczęły się a może inaczej Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po co? po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. Tak można całą jego misję streścić. Zresztą Pismo Święte o tym mówi: zniweczyć dzieła diabła. Od czego zaczęło się z kolei dzieło diabła tutaj na ziemi? Czy diabeł, czy diabeł przedstawił pewne fakty, czy przedstawił pewne rzeczy ukryte ludziom, które otworzyły im oczy i powiedzieli: No tego nie wiedzieliśmy, Bóg nam tego nie chciał powiedzieć, a to taka ważna prawda? Nie, dobrze wiemy, że szatan, żeby Zdobyć ten świat, żeby oszukać ludzi, no musiał się posłużyć kłamstwem. Zmieszał prawdę z kłamstwem w taki, w taki sprytny sposób, że ludzie dali się na to nabrać. Więc idąc dalej, jeżeli rozpoczął od kłamstwa, to czym się musi posłużyć, żeby dzisiaj dalej to, to, te swoje poglądy. Propagować, żeby wszczepiać w ludzkie umysły właśnie swoją wersję historii, swoją wersję wydarzeń. No kłamstwem, prawda? Bóg głosi swoje poselstwo bez żadnych szwindli, bez żadnych podstępów, bez żadnych trików, Bóg od samego początku mówi prawdę. Ale szatan jest bardzo sprytny. I pomyślcie sobie, wyciąga taką kartę kredytową i mówi: Słuchajcie, to takie pieniądze, że ja bym was wszystkich kupił. Wy jesteście zero, wy jesteście nic. Ja mam Takie pieniądze tutaj ukryte. Co wy macie? Nie macie nic. Miejmy czasami odwagę, żeby pewne rzeczy zakwestionować, i zresztą nauka polega na tym, że się kwestionuje pewne rzeczy. Pokaż mi tą kartę. Jeżeli byście chcieli tą kartę zobaczyć, to się za chwilę okaże, że ona została wystawiona przez bank, który już nie istnieje. Eee, w... Co więcej, no, każdy z Was, który ma w kieszeni choćby złotówkę, jest bogatszy od posiadacza tej karty, bo tu nie ma nic. To jest karta już dawno nieważna, nieaktualna. Nic za nią nie kupicie. Ale z daleka ona może robić wrażenie, no bo przecież wygląda jak karta kredytowa. I właśnie na, takim, na taki numer, powiem kolokwialnie, na taki numer bardzo często dajemy się nabierać. Zamiast zakwestionować, powiedzieć pokaż mi co to masz, bo za chwilę by się okazało, że tak naprawdę ma niewiele, to my dajemy się, jakby. Dajemy sobie wyprać trochę mózg. Dajemy sobie wmówić, że rzeczywiście nauka to jest nauka, a my wierzymy nie wiadomo w co. Zakwestionujmy to czasami. Bo jeżeli, jak mówię, jeżeli będziemy chcieli wierzyć w to, czego naucza nas Pismo Święta, a jednocześnie pójść na kompromis, to popatrzcie się do jakiej paranoi prowadzi taki kompromis. Raj, ogród Eden, coś co, jak mówię, dzisiaj jest bardziej symbolem raju, chociaż był to ogród Eden i, i, i uważamy, że, że raj dopiero będzie w, w niebie w przyszłości, ale popatrzcie się na ten kontrast. Adam Zewą żyją sobie szczęśliwie, ale żyją na cmentarzysku. Nie jesteśmy w stanie w inny sposób tych spraw ze sobą połączyć. Nie ma takiej możliwości. Ale pytania mnożą się. Globalny potop. Noe zabrał na arkę przedstawicieli wszystkich gatunków, przez co są miliony zwierząt. Mam taką kartę, że wszystko jestem w stanie kupić. A dinozaury? Przecież wiadomo, że istniały, a Biblia o nich nie wspomina. Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że te... Argumenty są bardzo poważne i stoimy z otwartymi ustami, nie wiemy co powiedzieć, no bo mamy tylko starożytną księgę. Ale mamy też naukę. Mamy też pewne e, fakty, mamy wykopaliska, mamy e, archeologię i jak mówię, nie miejmy e, żadnych oporów przed tym, żeby e, w, pewne rzeczy kwestionować, na pewne rzeczy się nie zgadzać. Jak mówię, globalny potop. Przedstawiciele wszystkich gatunków, miliony zwierząt, dinozaury. Zdawałoby się, że są to poważne argumenty. Ten slajd mi się bardzo podoba. Akurat nie jest stworzony przez, przez kogoś krytycznego, tylko akurat e, znalazłem go na jednej z prezentacji, e, w, właśnie amerykańskiej. Bardzo mi się podoba, gdy, gdy Noe z pomocą mamuta próbuje wepchnąć biednego dinozaura na arkę, i, i no, wygląda to tak, tak, jak wygląda. Ale pamiętacie o tym, co ja mówiłem wcześniej, że Dzisiaj wszyscy wiedzą wszystko, prawda? Że pewność siebie jest bardzo wysoka, nawet jeżeli mamy bardzo niewiele wiedzy, więc postawię takie pytanie, a może powtórzę to, co było wcześniej już powiedziane. Jaka jest nasza znajomość Biblii i ważnych faktów? Czy potrafimy się wytłumaczyć z naszej wiary? Jeżeli. Słyszymy różne zarzuty, ja mam na to tylko jedną odpowiedź, jak na, taką, taką pierwszą, którą zapamiętajcie sobie. Jeżeli mówicie o tym, w co wierzycie, ludzie to kwestionują, w tym zadajcie takie pytanie. Mówisz tak, bo się interesujesz tym tematem, bo coś na ten temat czytasz lub czytałeś, oglądasz, pogłębiasz swoją wiedzę, czy tylko powtarzasz coś, co słyszałeś gdzie indziej, od innych ludzi? Już wtedy pewnie usłyszycie, no nie, no w, w, nie badam tego tematu, no ale wiesz, no wszyscy już wiedzą, co wszyscy wiedzą. Trzeba się wgłębić, trzeba zacząć szukać. Ale jeżeli takie coś będziemy chcieli ludziom powiedzieć, to jednocześnie musimy być przygotowani na to, że oni nam też takie pytanie zadadzą. A to co, co w takim razie ty o tym wiesz? Na jakiej podstawie ty wierzysz w to, w co wierzysz? I czy jesteśmy na to gotowi? I popatrzcie sobie, z lewej strony jest wszystko to, co stoi po stronie Boga, czyli co Bóg ze swojej strony dał, żebyśmy mogli mieć to, co mamy, żebyśmy mogli cieszyć się życiem. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj kilka cytatów. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Potem fragment psalmu 8: Przypatruję się Twoim niebiosom, dziełu Twoich palców i księżycowi, gwiazdą, które utwierdziłeś. Potem z kolei słowa apostoła Pawła. To, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc, bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone. Wiele innych fragmentów można by tu przytaczać. Ale z prawej strony widzicie dzieła szatana. I to wszystko, do czego zmierza nasza planeta. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. Gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. A potem dramatyczny opis z księgi Izajasza, 24 rozdział. Ziemia płacze i więdnie, świat marnieje i niszczeje, ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, dlatego przekleństwo pożre ziemię. Ziemia rozpadła się całkowicie, ziemia rozpłynęła się doszczętnie, ziemia będzie się słaniać jak pijany, zaciąży na niej jej nieprawość i upadnie a już nie powstanie. I o ile jeszcze 200 lat temu Ziemia była w takim kształcie, w jakim, w jakim no, ludzie mogli podziwiać piękno stworzenia, wiadomo to nie był pierwszy świat, to już był ten świat po potopie, świat złamany, ale cały czas piękny. O tyle dzisiaj w dobie zdegradowanego środowiska, w dobie różnych kryzysów, w dobie wszechobecnego plastiku, kryzysu wody, wszystkich innych kryzysów, słowa, które pisał Izajasz nagle nabierają rzeczywiście... Mocy. Więc komu uwierzymy? Jak mówię, nie można wierzyć Bogu od 12 rozdziału księgi rodzaju, bo już bezpiecznie, bo to już jest coś, co, co, co znamy, tylko od samego początku. Komu uwierzymy? Temu? Czy Bogu? Wybór należy do nas. Tylko, że wybór należy podejmować wtedy, kiedy się ma informację. I Bóg też nikogo nie zmusza do tego, żeby wierzył w to, co On przekazuje, ale daje nam możliwość, szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, myślę, mamy możliwość. Jest dużo fake newsów, tak zwanych, ale jednocześnie można naprawdę sporo rzeczy znaleźć. Chociaż przy okazji chciałem powiedzieć taką dosyć, dosyć ważną i dla nas, akurat, Polaków, negatywną rzecz, że Szczególnie dzisiaj, gdy się mówi o fake newsach, gdy te fake newsy dotyczą no, choćby COVID-a, choćby szczepionek, choćby różnych innych rzeczy, jest mnóstwo takich fake newsów, które ludzie czasami podchwytują. Problem polega na tym, że my właśnie w naszym języku mamy bardzo niewiele zasobów, według których możemy zweryfikować takie informacje. Ktoś kiedyś zrobił statystykę i na pierwszym miejscu jest język angielski, gdzie można naprawdę, no, szukając, można coś znaleźć. Ale polska, język polski jest bardzo, bardzo niziutko, i dlatego e, pamiętajmy o tym, że, że nie każdy news jest, jest prawdziwy. Jeżeli nie znajdziemy zaprzeczenia czegoś na stronach polskich, to jeszcze nie znaczy, że to jest prawda. To tak przy okazji. I e, chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę Wam na to, co powiedziałem. Szczególnie tłumaczenie e, u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Biblia króla Jakuba, e, angielska, też, też o tym mówi tego dobrowolnie nie chcą wiedzieć, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo Słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Popatrzmy sobie na takie przybliżone daty w historii ziemi. Od Adama do Abrahama Mniej więcej 2000 lat. Od Abrahama do Jezusa tyle samo, i od Jezusa do naszych czasów. Co ciekawe, że mniej więcej za 5 lat minie dokładnie 2000 lat od Golgoty. Yy, mniej więcej tak by to właśnie wychodziło, że gdzieś w roku 2027, jeżeli świat będzie istniał, albo w 2028, w tych okolicach mniej więcej minie dokładnie 2000 lat od, od śmierci Jezusa na yy, Golgocie. Możemy zadać pytanie, dlaczego akurat Noe? Dlaczego tylko on? Z opisu biblijnego dowiadujemy się, że wszystko było tak skażone, ludzkie postępowanie, ale jakby to wykracza poza ludzi. Jest powiedziane, że wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi, a więc możemy przypuszczać, że było naprawdę źle. Jak źle? Czy rzeczywiście dzisiejsze czasy to już są czasy Noego? Czy już gdzieś ktoś buduje jarkę? To, to jest to pytanie, które możemy sobie zadawać, ale jest powiedziane, że wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Do takiego wniosku doszedł Bóg, gdy patrzył na e, w kondycję ówczesnego świata. E, jedyni doskonali, wydaje się z opisu, byli tylko Noe i jego rodzina. Czy wierni Bogu setyci e, już wymarli? Czy też poszli na jakiś kompromis, który wtedy był wymagany od nich przez, przez ówczesny świat? Czy sam z całego swojego rodu, ze swojej rodziny, Noe, był doskonały? Tego, tego do końca nie wiemy. Ale nadszedł rok 1656, gdy dodamy do siebie wszystkie daty, gdy ludzie się rodzili, mieli synów i potem oni też mieli swoich synów, to od stworzenia najprawdopodobniej nadszedł rok 1656. I co jest ciekawe, że jak przeczytamy opis yy, potopu, to to jest powiedziane bardzo konkretnie, w którym dniu, w którym miesiącu. Tak jakby Bóg się nie bał czegoś takiego. Mówi dokładnie, sprawdźcie sobie to w tym miesiącu, w tym dniu. I przekładając to na nasz kalendarz, yy, był to przełom października i listopada. W tym właśnie roku z Marmatuzalem. Los grzeszników już był przesądzony. Być może już gdzieś docierała do Ziemi kometa czy, czy jakiś meteor, który miał zapoczątkować wydarzenia, które potem no, zmieniły zupełnie oblicze naszej planety. Ale jak myślicie, skąd wzięło się Święto Zmarłych? Dlatego, że 1 listopada my od razu łączymy... Z, z naszą rzeczywistością w Polsce, prawda? Gdzie, gdzie Kościół katolicki jest, jest w, właśnie społecznością, która dużą wagę do przykłada do tego święta, w, połączyła je ze swoimi wierzeniami, ze swoimi dogmatami. Ale jak myślicie, skąd ono się wzięło? Czy nie akurat właśnie z tego, że nadszedł czas, gdy wszyscy grzesznicy na ziemi zginęli? To no nie jest tak, że Noe dotarł na Arkę z rodziną, zamknęli się tam, po tygodniu przyszedł po to i wiedzieli, jak fajnie, my jesteśmy tu, a co tam z nimi, to już nie jest ważne. Ja myślę, że e, świadomość, że, że ginie cała populacja świata, a być może było wtedy kilka miliardów ludzi, są, są różne, e, różne szacunki, ale jeżeli ludzie żyli długo, jeżeli ich wiek rozrodczy był długi, jeżeli warunki były takie, jakie były, kilka miliardów ludzi, myślę nie jest. Wcale przesadzoną liczbą i pomyślcie sobie, że wy siedzicie bezpiecznie, Arka podnosi się, natomiast cała reszta świata ginie. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych 11 września jest uważany za no, pewną datę przełomową, prawda, bo zginęło ponad 3000 ludzi. Jak myślicie, czy, czy fakt z, yy, śmierci całej populacji ówczesnej nie przetrwał? Jako takie bardzo traumatyczne też wydarzenie w świadomości ludzi, które potem jakby było przenoszone, odżywało w pewnych tradycjach, w pewnych świętach. Myślę, że to nie zbieg okoliczności. Ale chciałem teraz, właśnie pokazać, że to nie jest tak, że my jako grupka fanatyków wymyśliliśmy sobie jakiś potop, że, że wierzymy w coś, co praktycznie nikt w to nie wierzy. Śmieją się z nas tylko, a my uparcie w to wierzymy. Chciałem, żebyśmy popatrzyli sobie na pewne dane. Pamiętajcie, nie bójcie się zakwestionować tej karty kredytowej. To jest ściema. Diabeł chce wierzyć, że może Was za to kupić, ale jak masz złotówkę w kieszeni, jesteś bogatszy. Opowieść o potopie jest stara jak ludzkość. Prawie wszystkie pierwotne i starożytne ludy zachowały pamięć o ogromnej powodzi niosącej śmierci i zagładę. I tutaj zgodność szczegółów jest bardzo ciekawa i można przypuszczać, że skoro w różnych legendach, w różnych podaniach są różne szczegóły, a Biblia ma je wszystkie, no to ja myślę, że Mojżesz, który redagował yy, Księgę Rodzaju, myślę, że, że zawarł w niej wszystko to, co pod natchnieniem Bożym, bo to też musimy brać pod uwagę, wszystko to, co akurat się zdarzyło. I potem... Pamiętajmy, że po potopie y, ludzie się y, najpierw zebrali razem, żeby zbudować wieżę Babel, i to też jest element, który się powtarza w niektórych y, podaniach. Y, cały czas jeszcze w nich była ta świadomość tego, co się stało, a potem ich języki zostały pomieszane i się rozproszyli, zabierając ze sobą pewne informacje, które y, słyszeli może z pierwszej ręki. Musimy pamiętać o tym, że sam Abraham. Y, Umarł 35 lat przed Semem, a więc yy, z pierwszej ręki. Abraham i ludzie jeszcze po nim żyjący mogli usłyszeć z pierwszej ręki relacje o potopie. A więc, tak, wszystkie starożytne, prawie wszystkie pierwotne starożytne ludy zachowały pamięć o potopie. W sumie jest ich kilkaset, ponad 200. Ale jak tutaj widzimy, 68 naukowcy wyszczególnili jako takie naj, najbardziej ciekawe, 13 z Azji, 4 z Europy, 5 z Afryki, 9 z Australii, Oceanii, 37 z obydwu Ameryk. Ale to nie tylko to. Dlatego że w dokumentach najstarszych dokumentach historycznych, historycznych, już niekoniecznie legendy, ale historycznych, najważniejszych kultur znajdziemy to. Opisy potopu dominują w przekazach dotyczących wczesnej historii najważniejszych cywilizacji. I teraz popatrzcie sobie, o czym te legendy mówią. Nikczemnych olbrzymach żyjących na Ziemi przed tą katastrofą, mężczyźnie, którego ostrzeżono przed zbliżającą się wielką powodzią wywołaną przez jakiegoś Boga, My oczywiście wiemy przez jakiego, to, że potop spowodował powszechną zagładę, to 95%, gdy weźmiemy już tę, tę, tę większą grupę tych 200 yy, podań i legend, to 95% z nich yy, podaje, że to była powszechna zagłada. Yy, że cały świat został zalany. I co jest ciekawe, że wiele z tych kultur, które, które właśnie mają takie legendy, żyją w miejscach, gdzie deszcz nie jest zbyt częstym zjawiskiem. Skąd oni to wiedzą? Yy, z kataklizmu ocalał mężczyzna razem z jedną lub kilkoma innymi osobami 88% legend o tym mówi, z czego 9% legend mówi, że dokładnie 8 osób. To, że schronił się w zbudowanej przez siebie łodzi, 70%. Że ocalały zwierzęta, 67%. Popatrzcie się, tutaj mamy zaledwie kilka z tych, z tych, z tych kultur, które e, mówią o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce. To, że po to był wynikiem zła ludzi, 66%. I tyle samo, że ocaleni zostali zawczasu ostrzeżeni. To, że arka osiadła na pewnej górze, 57%. To, że wysłano ptaki, by sprawdziły, czy wody opadły, 35%, ponad 1 trzecia. No i mówią też o tym, że ocaleni z potopu zaczęli ponownie zaludniać ziemię, że po wyjściu na ląd złożono ofiarę, a Bóg dał znak tęczy. W Australii jest legenda, że akurat kangura złożono. Zwróćcie uwagę, że dostosowali to do swoich warunków. Tak jak popatrzymy na opis zmartwychwstania przekazany przez, przez czterech świadków, yy, autorów Ewangelii, to nie są identyczne opisy, ale są zbieżne. I jeżeli by cztery osoby yy, zmówiły się, że kogoś zamordują, a potem policji powiedzą historię pewną, to jeżeli by mówili dokładnie to samo, to, to żaden policjant w to nie uwierzy. Muszą być pewne drobne różnice między świadkami, tak jak każdy z tych świadków był w innym miejscu trochę. A więc zwróćcie uwagę, że to też uwiarygodnia całą tą historię. Oceleni z potopu zaczęli zaludniać ziemię, a mniej powszechne legendy mówią o tym, że wśród ludzi kiedyś był jeden język, potem został rozbity, zróżnicowany na wiele. Mówią też o wielkiej wieży sięgającej do nieba, co Bóg ukarał właśnie pomieszaniem języków i rozproszeniem ludzi po ziemi. Ale następne kilka slajdów, które chcę pokazać, no, dla mnie były dużym zaskoczeniem, dlatego że wcześniej już mówiłem o Chinach. Jeżeli popatrzymy sobie na język chiński, chciałbym go znać, ale nie znam, to w nim odnajdujemy elementy, których byśmy się nie spodziewali znaleźć. Popatrzcie sobie, jaki jest. Chiński znak oznaczający łódź. Widzicie? Składa się z trzech znaków. Wesel, to jest, tu chodzi o statek. U nas się też kiedyś mówiło na naczynia w domu, jako statki. Nie? I są też statki, są okręty. W każdym razie mamy właśnie ten znak. Osiem osób. Czy to przypadek? Nie sądzę. To jest ciekawe. Patrzeć z zazdrością, pragnąć. Dwa drzewa i kobieta. Stworzyć. Mamy tu cztery znaki: mówić, proch, błoto, życie i chodzić. Doskonale współgra z opisem stworzenia człowieka. Zabraniać i ostrzegać popatrzcie się, dwa drzewa znowu i Bóg. I ostatni, pewnie jest ich więcej, yy, ale tylko te, yy, te, tylko te znalazłem yy, właśnie w takiej formie, fajnie przedstawione. Ogród, znowu proch i błoto, tchnienie, nie, czyli jakby element stworzenia, dwie osoby i miejsce ogrodzone. A więc no, to nie jest tak, znowu nie dajcie sobie wmówić, że, że tylko my w to wierzymy. Grupa zapaleńców, grupa jakichś fundamentalistów wierzy w coś, co nikt nie wierzy. Popatrzcie się, cały świat ma legendy mówiące o potopie. To mówiłem wcześniej, że pamięć o tym wydarzeniu zachowała się w dokumentach historycznych, że dominują w przekazach dotyczących wczesnej historii najważniejszych cywilizacji. I chciałbym jeszcze jeden element tutaj, y, już, już prawie że na koniec, pokazać, że jak popatrzymy sobie na genealogię y, ludów europejskich i czasami nawet y, rody królewskie wywodzą swoją swoje początki od Noego. Popatrzcie się. Byli historycy tacy jak Józef Flawiusz, Snorri Sturluson na Islandii, Neniusz, wielu innych, opisywali związki genealogiczne wielu kultur, pochodzenie mnogich ludów odocalałych z potopu. Anglosaskie genealogie zawierają sześć rodów wywodzących się od Noego. To, co w tle widzicie tak niewyraźnie, to jest właśnie zdjęcie zrobione w jednym z muzeów, czy w jednym z zamków, tego już nie jestem w stanie Wam teraz dokładnie powiedzieć, gdzie właśnie takie genealogie są wystawione. W dokumentach trzech z tych rodów Noe widnieje na szczycie tego drzewa rodowego. Odkryto związek między starożytnym imieniem Skef i biblijnym Jafetem. Jafeta uznajemy za przodka naszych europejskich narodów. Tylko genealogie irlandzkie nadal używają, używają imienia Jafet. Neniusz walijski mnich opracował tablicę narodów, ukazuje rody wielu ludów Europy wywodzące się od Jafeta. Galowie, Bawarczycy, Sasi, Rzymianie, żeby tylko kilku, kilka z nich wymienić. Znowu Chiny. Chińskie dokumenty wspominają o Nuach i jego trzech synach. Zwróćcie uwagę, Lohan, Loshen i Olaphu. Bardzo blisko, jeżeli chodzi o brzmienie nasze. Wiele z tych dokumentów nie istnieje w oryginale, ale cytaty z innych starożytnych ksiąg jakby uwiarygadniają to, że one istniały. Do dzisiaj jest to, jeżeli chodzi o krytykę literacką, jest to jeden z ważnych dowodów. Jeżeli pewne księgi mówią o źródle jakimś, które może już dzisiaj nie istnieje, ale one o nim mówią, to yy, ono istniało. Współcześni Turkowie, nie Turcy, Turkowie z Azji Mniejszej yy, w obecny teren Turcji wywodzą swoje pochodzenie od prawnuka Noego Togarma wyemigrowali na obszary współczesnej Turcji, następnie podbili całą y, Azję y, Mniejszą. To tyle. Można by jeszcze kilka wątków poruszyć, y, ale myślę, że, że przedstawiłem na tyle wiele y, argumentów, które pokazują, że y, warto wierzyć i należy wierzyć y, w. Pierwszym 11 rozdziałom księgi rodzaju, dlatego że mają one odbicie w późniejszej historii, w różnych dokumentach, w legendach. To nie wszystko, dlatego że jakby są trzy pytania, które ludzie zadają w tym temacie. Przede wszystkim pytają o arkę, pytają o zwierzęta i pytają o potop. I to już będzie tematem kolejnych części. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Niech Bóg sprawi, abyśmy przede wszystkim no, no, w, w, zgłębiali swoją wiedzę, bo w dzisiejszych czasach jest to możliwe, a konieczne jest to ze względu na to, że ktoś może nam y, zadać pytania. W co wierzysz, dlaczego w to wierzysz? I pamiętajmy o tym, że y, nie musimy się uciekać do szwindli, do kłamstw. Szatan musi się tego, y, do tego y, y, uciekać, i pamiętajcie. Ta karta kredytowa jest nic nieważna. On może ją pokazywać, może was mamić. Ona jest nic nieważna. Lepiej mieć złotówkę w kieszeni, konkret, już coś za to kupicie. Niech Bóg sprawi, abyśmy obdarzali jego słowo zaufaniem, bo jak na razie to, to wygląda na to, że nauka jakby nadgania za tym wszystkim, co Pismo Święte już dawno opisało. Dziękuję.